Program Gość Dnia, Jakub Pochwyt, witam serdecznie. Dziś za pośrednictwem łącza internetowego porozmawiamy z wójtem gminy Pilchowice, panem Maciejem Gogulą. Dzień dobry, panie wójcie. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie wójcie, zaczynamy oczywiście od sytuacji związanej z koronawirusem. Proszę powiedzieć, jak wygląda aktualna sytuacja epidemiologiczna w pana gminie? Ja bym ją określił mianem stabilnej. Oczywiście nie stanowimy wyjątku na mapie kraju i mamy stwierdzone przypadki koronawirusa, to jest około 70 takich przypadków, jest to informacja z wczoraj. Natomiast warto podkreślić, że no nie mamy żadnych większych ognisk koronawirusa. Warto podkreślić, że na terenie gminy mamy dwa działające DPS-y, mamy szpital, mamy jednostki oświatowe i takich ognisk koronawirusa nie ma, oby tak dalej. Oby tak dalej, oczywiście. Ja chciałbym zapytać o te placówki oświatowe. Wiadomo, w związku z nowymi obostrzeniami mamy w tej chwili naukę zdalną, ale były jakieś problemy, jeśli chodzi o sytuację epidemiologiczną w placówkach oświatowych na terenie gminy Pilchowice? To były problemy jednostkowe do wejścia w życie rozporządzenia, które już tutaj nakazuje jakby przejście na pracę zdalną. To były incydentalne przypadki, które kończyły się zazwyczaj izolacją i poddaniem kwarantannie jednej z klas czy też oddziału przedszkolnego. Na tą chwilę wiadomo, że szkoły podstawowe, a mamy cztery na terenie gminy, zespoły szkolno-przedszkolne działają zdalnie, natomiast z 23 oddziałów przedszkolnych 17 w tej chwili funkcjonuje. Ale warto podkreślić, że frekwencja wśród dzieci nie jest zbyt duża, to jest około 66% w tej chwili. Panie wójcie, proszę powiedzieć, na jakiej zasadzie działa w tej chwili Urząd Gminy i na jakiej zasadzie działają inne placówki, które gminie są podległe? No, Urząd Gminy również poddał się reżimowi wynikającemu z rozporządzenia, a zatem w dużej mierze jest to praca zdalna. Natomiast warto podkreślić, że właściwie od początku trwania pandemii, nie licząc kilku tygodni przeznaczonych na pewne prace remontowe i przygotowawcze, dla mieszkańców ten urząd funkcjonuje normalnie, można powiedzieć w pewnym sensie. To znaczy w żaden sposób wykonywanie zadań publicznych przez moich urzędników nie jest ograniczone dla mieszkańców. Oczywiście działamy w określonym reżimie sanitarnym, ale mamy bardzo dobrze przystosowane biuro podawcze. Jedyne co się zmieniło, to to, że mieszkańcy nie krążą, jeśli mogę się tak wyrazić, po urzędzie, tylko to urzędnik schodzi do wyznaczonych, zabezpieczonych, odpowiednio przygotowanych miejsc i te sprawy są załatwiane na bieżąco. Inna sprawa, że rzeczywiście tych mieszkańców w urzędzie jest w tej chwili dość mało. Dużo spraw załatwianych jest telefonicznie i poprzez internet. No jeśli chodzi o jednostki organizacyjne gminy, no to wiadomo, że jednostki kultury, biblioteki również zgodnie z rozporządzeniem ograniczyły swoją działalność do minimum. Czekamy na lepsze czasy. Panie wójcie, na terenie gminy znajduje się również szpital. To jest szpital wojewódzki, ale domyślam się, że również pewne informacje na temat tej placówki pan posiada. Czy tam sytuacja jest również napięta? No, szpital wojewódzki, ale nie jednoimienny i jesteśmy w zasadzie sąsiadami, bo dzieli nas zaledwie kilkaset metrów siedzibę Urzędu Gminy i Szpitala Chorób Płuc imienia świętego Józefa. No z tego, co się orientuje, sytuacja jest stabilna, spokojna. Myślę, że tutaj duża rola w tym wyspecjalizowanego personelu, dyrekcji szpitala i ten reżim jest zachowany, pacjenci są bezpieczni i oby tak dalej. Panie wójcie, wiele samorządów, z którymi rozmawiamy, narzeka również na to, że strasznie budżet gminny cierpi w związku z epidemią koronawirusa. Czy ten budżet, tegoroczny budżet gminy Pilchowice również musiał ulec zmianie ze względu na tą sytuację, w której się wszyscy znajdujemy? Budżet gminy Pilchowice tegoroczny wygląda całkiem dobrze, mimo że rzeczywiście koszty walki z pandemią są duże, ale wygląda na to, że uda się zrealizować wszystkie zaplanowane na ten rok inwestycje. Natomiast dostrzegamy już jako samorządowcy pewne niepokojące zjawisko polegające na tym, że może dochody aż tak bardzo nie cierpią, pozostają na tym samym poziomie albo zbliżonym, natomiast
bardzo mocno rosną nam bieżące wydatki i myślę, że teraz pracujemy, przecież jest koniec roku, nad budżetami na przyszły rok. Większy problem może być z dopięciem właśnie tych przyszłorocznych budżetów. Chociaż od razu zastrzegam, że co samorząd, to inna sytuacja. Gmina Pilchowice ma dość dobrą sytuację finansową, właściwie nasze zadłużenie jest iluzoryczne i każdego roku jednak przybywa nam mieszkańców. Domyślam się, że dużo większy problem mają miasta, które każdego roku mimo, czy oprócz tego, że podejmują walkę z pandemią, również muszą zmierzyć się ze spadkiem ilości mieszkańców, a co za tym idzie, spadkiem wpływów z podatku PIT, który jest podstawowym źródłem dochodów każdej gminy. Panie wójcie, wspomniał pan już o tym planowanym budżecie na rok 2021. Czy będziecie zaciskali pasa, czy nie do końca? To jest normalna sprawa, że przy projektowaniu budżetu dokonuje się pewnych cięć. Myślę, że w przyszłym roku one mogą być trochę większe, ale wciąż udaje nam się utrzymać poziom inwestycji na około 20%. To nie jest mało. Oczywiście chciałoby się więcej, ale myślę, że te inwestycje, które w przyszłym roku planowaliśmy, wszystkie uda nam się zrealizować. Tym bardziej, że są to inwestycje, które, jak na przykład budowa nowego ośrodka zdrowia w Pilchowicach, taka sztandarowa inwestycja w gminie, były od początku rozłożone na 3 lata i trudno, żeby te prace w połowie przerwać. Dlatego uważam, że te strategiczne, najważniejsze inwestycje uda nam się przeprowadzić, natomiast no, będziemy musieli, jak to się mówi, obracać każdą złotówkę i bardzo roztropnie podchodzić do wydatków. Panie wójcie, a proszę powiedzieć, jak z perspektywy osoby zarządzającej gminą pan ocenia to, w jaki sposób polski rząd walczy z epidemią koronawirusa? Mam tutaj na myśli przede wszystkim wprowadzenie różnego rodzaju lockdownów. Ja, panie redaktorze, nie chciałbym tutaj stawiać się w roli recenzenta działań rządu. Myślę, że to nie jest dobry moment. Dziś potrzebujemy solidarności i takiej dużej jedności w społeczeństwie. Ja zacytowałbym tutaj słowa nieżyjącego już Wojciecha Młynarskiego, który w jednym z swoich utworów zalecał nam, byśmy po prostu robili swoje. Ja dzisiaj muszę skupić się na walce z pandemią na szczeblu gminy Pilchowice, nad realizacją inwestycji, nad zapewnieniem podstawowych zadań, które stoją przed samorządem po to, żeby mieszkańcy gminy mogli w niej normalnie funkcjonować, a ocenę pozostawiam politykom, być może również dziennikarzom. Panie wójcie, ale cały czas wisi nad nami to widmo tego całkowitego lockdownu, tak zwanej narodowej kwarantanny. Pan byłby zwolennikiem takiego rozwiązania, patrząc właśnie z perspektywy tego, co dzieje się w Pilchowicach? No, Pilchowice może nie są tu najlepszym przykładem, ponieważ pamiętajmy o tym, że mówimy jednak o terenie, który w przeważającej mierze to teren wiejski i tutaj ta gęstość zaludnienia nie jest zbyt duża i to sprzyja tej walce z koronawirusem. Natomiast musimy patrzeć na ten problem oczywiście pod kątem całego kraju. Myślę, że zwolennikiem lockdownu nie jest nikt. Pytanie jest tylko takie, czy sytuacja będzie na tyle trudna, że będziemy zmuszeni do tego, żeby tą blokadę zastosować. Ona na pewno nie jest dobra, nie jest dobra dla kraju, nie jest dobra dla gospodarki i wiąże się z różnymi niesprzyjającymi zjawiskami w rozwoju naszego kraju na przyszłość. Dlatego ja uważam, że ta sytuacja, którą mamy w chwili obecnej i to, co dzieje się w ciągu najbliższych paru tygodni, zależy przede wszystkim od całego społeczeństwa, od miliona zachowań każdego dnia. Musimy te nawyki po prostu u siebie każdego dnia wyrobić, bo inna rzecz jest taka, że nawet największe obostrzenia nic nie dadzą, jeśli się im po prostu nie podporządkujemy. Natomiast cena, jaką zapłacimy za całkowitą blokadę, jeśli chodzi o gospodarkę i w ogóle cały system, może być ogromna. Panie wójcie, domyślam się, że pan rozmawia także z przedsiębiorcami, którzy prowadzą swoje biznesy na terenie gminy Pilchowice. Oni mocno odczuwają skutki pandemii? No, nie są tutaj wyjątkiem na mapie kraju. Natomiast dostrzegam też pewne takie pozytywne zjawiska. Ja widzę, że
na przykład branża gastronomiczna szuka nowych rozwiązań, czyli nie tylko oczekuje na wsparcie państwa, na wsparcie rządu, na kolejne tarcze, które są oczywiście bardzo ważne, ale na zasadzie, że każdy jest kowalem własnego losu, szuka innych rozwiązań na to, żeby jakoś normalnie funkcjonować w tej trudnej rzeczywistości, żeby przetrwać. To są bardzo ciekawe pomysły, które staramy się w miarę możliwości wspierać. Bardzo dużo tych lokali gastronomicznych oferuje dzisiaj posiłki na wynos. To się całkiem nieźle sprawdza. No a muszę też podkreślić, że lokalni przedsiębiorcy, szczególnie jeśli chodzi o branżę spożywczą, mogą liczyć na mieszkańców i na szeroko rozumianą taką lokalny patriotyzm. Widzę, że tutaj dużo ludzi po prostu robi zakupy na miejscu, niekoniecznie odwiedzając wielkomiejskie hipermarkety. Panie wójcie, to teraz zdań kilka na temat inwestycji, które prowadzone są na terenie gminy Pilchowice i tu w tej chwili na pierwszy plan wysuwa się droga krajowa numer 921. Lada dzień ten odcinek, który od jakiegoś czasu był remontowany, w końcu będzie otwarty i w końcu będzie dostępny. Drobna korekt, panie redaktorze, droga wojewódzka 921. Inwestycja, na którą rzeczywiście czekaliśmy wiele lat. No, bezprecedensowa sprawa, ponieważ mówimy o inwestycji rzędu 15 milionów złotych, to tyle, ile gmina Pilchowice w przyszłym roku planuje wydać na wszystkie inwestycje na całym swoim terenie. Wszystkie środki pochodzące z budżetu Urzędu Marszałkowskiego, prawie 2-kilometrowy odcinek w zasadzie nowej jezdni, gdzie do tej pory tam przeogromny ruch, a nawet nie było chodników. W tej chwili mamy nową nawierzchnię, piękne chodniki po obu stronach. Droga będzie doświetlona i rzeczywiście wszystko wskazuje na to, że do końca listopada ta inwestycja zostanie w terminie zakończona. Przed nami kolejne etapy realizacji tej inwestycji i patrząc na dotychczasową współpracę z władzami województwa i z Zarządem Dróg Wojewódzkich, jestem optymistą. Panie wójcie, a na jakie inne jeszcze ważne inwestycje, jeśli chodzi o gminę Pilchowice, w tym momencie należałoby zwrócić uwagę? Mówię o tych już realizowanych i o tych planowanych. No, przede wszystkim ta budowa ośrodka zdrowia w Pilchowicach, o której wspominałem kilka minut temu, to jest inwestycja, którą w sierpniu przyszłego roku planujemy zakończyć. No, obecny ośrodek zdrowia, który obsługuje prawie 6 tysięcy mieszkańców, mieści się w zabytkowym budynku, którego stan techniczny pozostawia już wiele do życzenia. Także to jest bardzo wyczekiwana przez mieszkańców inwestycja, ale również inwestycja w gospodarkę wodno-kanalizacyjną. My w tej chwili jesteśmy u schyłku prac dotyczących budowy nowej oczyszczalni ścieków, która obsłuży całą aglomerację pilchowicką, pół gminy. Bardzo duża inwestycja, bardzo skomplikowana, również około 15 milionów złotych, z czego warto podkreślić, ponad połowa środków to są środki zewnętrzne. Bardzo ciekawa inwestycja, myślę, że osoby poruszające się na trasie Rybnik-Gliwice i odwrotnie w sołectwie Wilcza widzą, że już na ukończeniu mamy budowę centrum przesiadkowego właśnie na Wilczy. To jest bardzo strategiczne miejsce, jeśli chodzi o komunikację nie tylko gminy Pilchowice, ale w przyszłości myślę też komunikację Gliwic z Rybnikiem, ponieważ zyskujemy miejsce o bardzo wysokim standardzie, gdzie powinny się skupić połączenia autobusowe na linii Gliwice-Rybnik, gmina Pilchowice-Knurów. I to jest inwestycja kilkumilionowa, sprawa bez precedensu, w 99% sfinansowana ze środków zewnętrznych, bo bardzo duża część to są pieniądze unijne, a cała reszta to są pieniądze z Metropolitalnego Funduszu Solidarności, bo przypominam, że gmina Pilchowice jest w gronie 41 samorządów, które wchodzą w skład Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Panie wójcie, i tutaj stawiamy kropkę, ponieważ czas naszego programu dobiega końca. Dziękuję za poświęcony czas i dziękuję za wirtualną wizytę w naszym studio. Moim oraz Państwa gościem był pan Maciej Gogula, wójt gminy Pilchowice. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Pozdrawiam serdecznie. We'll be right back.